Cześć, tutaj Jordan Forrester, a to jest kolejny odcinek z Outlasta. Dziękuję. Aha, okej, okay, świetnie. Więc... Panie... Dobra, nie muszę przestać. No to jest pan koteczek, no to pana tutaj zamkniemy. A coś wiemy, że tak mi nic nie zrobi. Nikt! Dobra, czekajcie, czekajcie, bo ja muszę troszeczkę... ściszyć. Chwila, chwila, czy ja to wy... Tak, dobrze, ja to jak to zgłośniłem, zciszyłem. No, zaraz, co tam jest? Six days, follow the blood. Aha, czyli podążaj za krwią. Witam, to jest pan na wózku, pan... Tutaj ten, który idiota się wali cały czas w głowę. Było tutaj? Nie, to nie było tutaj. To było tutaj. Ja już wiem, co tu będzie, niestety, bo nagrywałem poprzednio odcinek, tylko nie nagrałem. Nie nagrałem, w sensie nagrałem, tylko że za dużo... Tylko... mi się tego... Tylko że wszyscy mi przeszkadzali, była 23, także wiecie, no... Idealna pora na horrory. Więc... ja już wiem, co zrobić przez ten odcinek, bo zdążyłem już nagrać trzeci. Ale z tego, że się wkurzyłem i oczywiście stało się to, co kiedyś mi się stało. Aha. I ja coś mam. Ja coś mam. W sensie stało się dokładnie to, co się stało kiedyś w Action, że mi się tego nie nagrywa kamerka, znaczy się ustawiłem. Mam nadzieję, że kamerka się teraz nagrywa, bo jak się nie nagrywa, to się zdenerwuje. No. Okej. Okay. Aha, down the drain. Down w rogę. Down the drain. Aha, ale my tu mamy dokumenty. This F. Ojciec Martin, malujący palcami. Twoje dane kontaktowe dostałem od doktora Seinhera. Piszę do ciebie w związku z odejściem od wspomagania terapii sztuką. Mój pacjent Martin Archimbaud poczynił dzięki tej terapii ogromne postępy. Niestety, odkąd zakażono dalszego prowadzenia tego rodzaju ćwiczeń, w ciągu tygodnia jego schizofreniczny stan wraz z przekonaniem, że ktoś tam na górze go woła, jest niewyobrażalnie się pogorszył.
Proszę pozwolić mu malować palcami. Te kilka dolarów, które oszczędza się na farbie, są niczym w porównaniu z kosztem klozapiny. Nie rozumiem polityki, którą kieruje się Murkow, bo wygląda na to, że zakład chce, by pacjenci stali się jeszcze bardziej odizolowani od świata. Proszę wziąć pod uwagę moje obserwacje, dr Neil Wolfram. Aha. Down the drain! No to idziemy down the drain. O! Ja wiem już, co tu będzie. Ja już doskonale wiem, co tu będzie. Bateria. Dlatego wolę się tutaj rozglądać. What? Tutaj jest esencja. Była to tylko bateria? Serio? Czy to była tylko bateria? Jest łóżko do ukrycia się, co mnie bardzo cieszy. I teraz coś na mordę, na twarz mi wypierdzieli. No. Ja się zdenerwuję. Tutaj jest zamknięte. Stamtąd przeszliśmy. Tu jest zablokowane. Okej. Okay. Ja już wiem, co tu będzie. Ja już doskonale wiem. No, cześć! Cześć. Cześć. Trzeba go stąd jakoś wybawić. Ja już doskonale wiem, kto to będzie. Tutaj będzie ktoś. Czy on wyjdzie? Czy on wyjdzie? Nie, nie wyjdzie. Trzeba go... Aha, on wyjdzie! Oho! Schowaj się. A jednak wyszedł. Myślałem, że go nie, że nie wyjdzie. A jednak to skrzypienie drzwi usłyszał. No. Już myślałem, że... Że trzeba go przyzwać, żeby otworzyć szeroko drzwi. O właśnie. A może wcale nie było trzeba otwierać drzwi? Dobra, teraz szybciutko. Otwieraj, luzaj się, schowaj. Bo jestem pewny, że on mnie usłyszał. Usłyszał mnie, skurczybyk. Patrzcie. Idzie tu. Idzie tu. Już se poszedł. Dobija się do jakichś drzwi. Zaraz, gdzie ja miałem wtedy iść?
Nie pamiętam, gdzie miałem wtedy iść. Kurde. Ty idziesz po mnie? Gdzieś z tyłu dobiega za mnie, za mnie. Odważa się wejść. Gdzie ja mam iść? Jednak. Wysłyszyły mnie same drzwi! Jej! Czy to teraz będzie tutaj? What? Czy panowie są nadzy? Tak, panowie są nadzy. Aha. Idziemy sobie. Pa, pa. Przeczołgam się na sam koniec. Żeby panowie przypadkiem mnie nie dogwali. Ale już dalej nie mogę. Gdzie panowie? Chwila. Chwila. Czy to są te... Czy to jest ten pokój, o którym ja myślę? Czy to nie ten? Pure Gate. Odpowiednia konwersacja i utrzymanie Pure Gate jest kluczowe dla bezpieczeństwa projektu Valrider. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją Murkov Corporation, oznaczoną kodem... jakiś tam, lub zwrócić się o pomoc do osoby nadzorującej, która posiada odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa. Znaczy, byłem tu tylko po to, żeby... Jezus! A tam jest potrzebna karta magnetyczna, to ja już wiem, gdzie mam iść. Tędy. O, dziękuję za... O! Opiszę coś w notatniku! Okej, notatki.
kompleksowa ochrona. Nie mogę się pozbyć Chrisa Walkera, tego pierdzielniętego wielkoluda, który upodobał sobie odrąbywanie ludziom głów. Słyszę, że ma mrocze coś o przymusowym zatrzymaniu protokołach bezpieczeństwa. A jeśli to nie on stanowi problem, może właśnie próbuje wszystko naprawić. Baby, baby. Cześć, karta magnetyczna. Okej, idziemy do tych szałersów. Trzeba wyjść przez łaźnię. I wychodzimy tędy. To ci dwaj. No nie mógł się po prostu na rurze spuścić na dół. Bo aż takie trudne do zrobienia. Błagam ja was. No błagam. A. To mi się powoli wyczerpuje. Tutaj co mamy? Chwila, czy ja... Aha, po co mi zamykać? Tutaj nic nie ma. O, jest dokument. Gimme that. Zobaczymy. Akt zgonu doktora Wenrykego. W załączniku znajduje się kopia aktu zgonu Rudolfa G. Wenrykego. Wenrickie. Pod wykonawcę ośrodka badawczego Murkow numer tak jakiś tam. Brak żyjących krewnych. Stan Colorado. Należy spojrzeć pod światło, by odczytać znak wodny. Numer sprawy 8732. Stan Colorado. Miejsce rezerwat Mount Massif. Imię i nazwisko Rudolf Gorston Wenrickie. Okres pobytu w miejscowości, gdzie nastąpił zgon, 7 miesięcy. Okres pobytu w Stanach Zjednoczonych, w przypadku urodzenia się poza granicami kraju, 55 lat. Płeć mężczyzna, rasa biała, kawaler, panna, żonaty mężczyzna, wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedziona. Wpisać w prawidłowe. Kawaler. Data urodzenia 20 października 1918 rok. Kraj urodzenia Niemcy. Data zgonu 28 lutego 2009. Niniejszym oświadczam, że opiekowałem się zmarłym w okresie od 4 czerwca 2003 do 28 lutego 2009 oraz że widziałem go żywego 27 lutego 2009. Zgon nastąpił 28 lutego 2009 o 4:11 nad ranem. Przyczyna zgonu? Śmierć nastąpiła na skutek niewydolności serca spowodowanej z podeszłym wiekiem. Stwierdzono zgodność z oryginałem. Aha. A nie, to jest ta łaźnia. To ja nie chcę tutaj. To idziemy do przodu. Mkniemy przed siebie jak stój pędziwiatr. Nie, tędy wyjdzie pan Grubas. Czy mamy jakieś szanse ucieczki? A no tak, mamy łaźnię. A to dobrze. A to bardzo dobrze. Wymienię sobie baterię. Bo mogę. Aktywuję śluzę. Wait, what? Zamknęło mi to? Wait, 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 wait
wentylacja! Jak ja nie mogę zauważyć wentylacji? On się zada... On się tutaj za mną nie wczołga, prawda? Co, tylko tutaj? What? What? Ej, wait, co? Czy ja wróciłem? Nie. No ja, no właśnie, ja wróciłem. Tutaj jest to coś. No ja. Aha. Boom! What the? What just happened? Ty żyje? Ja żyję, co? A, i przy okazji rozwaliłem jakiegoś kolesia. Tak? Tak, Jezus Maria, to jest cała masa kolesi. Oj. O, fuj. O, fuj. Mniam. Mniam. Co? Gdzie? Gdzie? Co? Jak? Jak? Co? No pięknie, no super, no cześć, proszę, cześć. No cześć, cześć, żegnam. Znowu mnie znalazł. Chyba będę musiał zginąć. Skoro on mnie już zauważył, no to zginę. Zginę szpetnie, permanentnie. No elo. Muszę go z... Chyba będę musiał zginąć. Bo on mnie już widzi! No ukryj się! No ukryj się! Jednak nie zginąłem. Wow! Czy będzie to tak jak z tym świrem w piwnicy, że będę musiał... On mi patroluje tutaj cały czas. Nie prześladuje cały czas? Ja go ciągle słyszę. Więc nie wiem, czy mogę wyjść. Chyba wyjdę. On tu idzie? Czy ta muzyka się w końcu uspokoi?
Tak, prosiaczek, ja ci dam zaraz prosiaczek. Czyli nie zauważył. Muzyka stała się bardzo creepy. What the... Jezus. Wystraszył mnie pan. A, tutaj mam drzwi. Co tu, arena jakaś, czy coś? Czy pan mnie... Co to, arena jakaś, czy coś? Chwila, nie rozumiem za bardzo. Coś czuję, że... Ta, omówić nie bój się, ale z psycholami nigdy nic nie wiadomo. Mówią, nie bój się, a i tak cię. A wygląda... Ta. Nie bój się. Nie, mówią, nie bój się, a tak naprawdę chcą cię... zagąbać. Po mnie idzie. Okej. On tu... Nie mówcie, że on tu teraz sobie dyryguje. Chcę ci pomóc. Niedoczekanie twoje! Chwila, gdzie ja mam iść? Co ja mam robić? O, tutaj. Zakochałeś się, co? Nie ma. A jednak nie. Okej. Dzięki! Pierwszy raz któryś psychol ratował mi życie. Jej. Czy ja naprawdę muszę tutaj... Skoczy. Ta. No, tak właśnie wychodzi mi skakanie do przodu. Super. Nie mam już ani kropli baterii. O! Ten piękny skok! Czy to ten witness? He didn't not kill his... O! Dobra, dokumenty. Nekrolog. Pochodzący z... iluś tam. Rudolf G. Wenrickę. Doktor Rudolf. Rudolf! Tak go będę nazywał. Lat 90. Odszedł z 28 lutego 2009 roku, wykonując pracę, którą kochał. Urodził się w 1918 roku w Monachium, Niemcy. Zyskał sławę w środowisku matematyczno-naukowym dzięki pracy napisanej wraz z pionierem w dziedzinie informatyki Alanem Turingiem. Po wojennej zawierusze w 1994 roku uzyskał amerykańską wizę i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Po kilku dekadach badań w Los Angeles osiedlił się w Nowym Meksyku, gdzie cieszył się emeryturą, fotografując krajobrazy i opiekując się swoimi kotami. Na przełomie tysiącleci przybył do Colorado, by charytatywnie oddać się pracy na rzecz Murkoff Corporation. Koledzy wspominają, że doktor Rudolf wielkodusznie i prawdziwie troszczył się o godność innych. Nie pozostawił po sobie potomnych. I może to i lepiej. Więcej psycholi tu nie potrzeba. Gdyby tak mi ktoś... Zapisywanie. Gdyby tak był mi ktoś uprzejmy dać baterię.
Byłbym bardzo wdzięczny. Chociażby jedną. Chociaż jedną. Jedną jedyną. Baterię chcę. I wanna. Gimme. Tak, to jest do schowania się, ale ja chcę baterię! Bo nie mam! Ej! Ojej! A, on mnie goni. Co, co, jak, nie, co? A, czyli ci wszyscy psychole chcą mnie zabić, no super. No i co ja tu teraz mam? Elo. Aha, czyli ten się mnie boi. Czy mogę się ukryć tam, gdzie on jest? Ale ja chcę baterię! No come on! Teraz to ta noktowizja mi nic nie daje. Dostanę jakąś baterię w końcu? No chyba nie. Ja chcę baterię! Halo! No, przestraszyłem się grzmotu. Jej! O, pisze coś. Notatki. Valrider. W tym psychiatryku ze słowem Valrider można się zetknąć o każdym kroku. Ludzie z korporacji Murko wprowadzili tu eksperyment o nazwie projekt... Przepraszam? Valrider. Ale pacjenci mówią o Valriderze tak, jakby był jakąś postacią. Jakby był duchem lub demonem. Czymś, co znaleziono w górach. Kładę to na karb ich schizofrenicznych omamów, ale właśnie coś sam zobaczyłem. Może. Może ty tylko usterka kamery. Albo to miejsce tak na mnie działa. Ale coś ty zobaczył. Usterka kamery, ale... Wait, what? Ja to bym... Nawet gdyby ten projekt Valrider... sprawił, że dostanę jakąś baterię, to byłby bardzo szczęśliwy. Bardzo. Jestem biedny i potrzebuję baterii. O, no dziękuję, w końcu jakąś dostałem. Dziękuję. Ja chcę podnieść baterię. Wymień ją. Dobrze, już dziękuję. Dziękuję za baterię. Tędy się mam dostać, tak? Nie. Muszę gdzieś indziej. Tędy! Wii! I. Ścieki. Ścieki. Ohoho, muzyczka się zrobiła niepokojąca. To znaczy, że dobrze idziemy. Nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy raczej... Czy raczej płakać z tego powodu. Oho, muzyka ucichła. Zaktualizowanie za... Zadanie mnie przestraszyło, no super. O, w kanałach też są. Serio? Ty chyba nie zaatakujesz, więc ja wolę przejść sobie obok ciebie. No offense. I zatem let's go! To the heart of the kanały. Co to było? Co to było? Nie wyłączaj tej durnej noktowizji. Coś jest w rurach. Ja to czuję. Głęboko w moich pośladach. O, dokument.
jej. Ewangelia piasku. Na bazgany długopisem z tyłu formularza trzeba przyjąć. Charakter pisma odpowiada pacjentowi ojcu Martinowi Archimbaldowi. Ten Bóg jest prawdziwy. Tak długo myliliśmy go z duchami, zjawami, szaleństwem. Nie chcieliśmy wierzyć. Łuski na oczach Saula były strachem, a gdy strachu się wyzbędziesz, widzisz naprawdę. Oto dar Valridera, Ewangelia piasku. Największym grzechem na świecie jest rozmyślna niewiedza o Bogu. Uzyskać objawienie i nie głosić go oczekującym owieczkom. To miejsce. Stanie na drodze zbawienia to grzech, za który kara nigdy nie jest zbyt wielka. Aha. Jej. Jak słodko. A, czyli wróciliśmy do początku. Ja. Mamy iść za postacią. Super po prostu. Jakby to była najbardziej... najlepsza rzecz w moim życiu. Zapiszę do za. Odkryć dwa zawory, aby spuścić wodę. A czemu my w kiblu jesteśmy, że spuszczamy wodę? Spuścić wodę trzeba! I pewnie ktoś będzie chodził pomóc. Skąd wiedziałem? O! Brusiaczek! Świetnie! Zarobiście! Jeszcze jego mi tu brakuje! Jest świetnie! Jeszcze ciebie mi tu brakuje! Gdzie ja mam się schować? 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 Żegnam! No elo, no zasłaniasz mnie drogę, no! Naprawdę, czego wroga nie mogli wymyśleć! A gdzie ja mam się schować, co? No! Gdzie ja mam się wtedy schować? Tędy? Mam iść tędy? Idźmy po prostu przed siebie. O, jest większy zamór. Tutaj mam baterię. Gdzie mam... Czy ten prosiaczek... Jak go będę nazywał prosiaczek? Czy on wreszcie se polas? Nie, tu nie ma. Nie, to po prostu nie ma. Gdzie mam się schować? Explain? W kanałach mam się chować? O, to już jest jakiś nowy kanał. Czy mam się chować w kanałach? Serio? Skąd ty przychodzisz? Bo nie wiem. Cześć.
Skoro tam polas, to może ja tedy wyjdę. Albania. No gdzie ja mam wyjść? Nie wiem. Ja nawet nie mam pojęcia, gdzie jest drugi zawór. Gdzie ja mam iść? Nie wiem! Ty masz chyba jakąś rutynę. Idziesz tędy, bo ja już drugi raz widzę, jak ty tam idziesz. Coś ty takie... można wiedzieć, co ty robisz? O, to jest moja szansa. Albo i nie. On se tam polazł. To znaczy, że jestem bezpieczny. On tutaj nie będzie szedł, prawda? Tutaj znalazłem ten dokument. To jest wyjście stamtąd. No to właściwie muszę porozglądać się za bateriami. Bo będzie słabo. Kolejny raz. Chyba będę musiał Leny się zapytać. Poczekajcie chwilę. Ej, już wszystko wiem. Wiem, gdzie się udać, żeby ten koleś mnie nie złapał. Tutaj musimy. I musimy iść za pomarańczową rurą. Czyli tą. Czyli w tamtą stronę. Dobrze. Tylko najpierw musimy przetrwać. Tam jest bateria. A ja wiem, że on po mnie idzie. Bo w tej grze, jak coś robię, to zawsze mnie ktoś usłyszy. Fajnie.
fuck, jednak nie usłyszał, ja mówiłem. Jezu, co by było, gdybym ja wtedy poszedł przed siebie? Chociaż mogę zamknąć drzwi przynajmniej. No elo. Co tam? Będę cię nazywać Wieprzek. Chcesz? Wieprz. Jesteś wieprz. O, dzisiaj jesteś wieprz. Idź, wieprz. Idź tutaj. Idź ode mnie, wieprz. Aż ucichnie. Wtedy idę. Bateria. Żegnam panów, żegnam pana, idę sobie stąd. Na razie. Na razie! Mam czego chciałem, a ty mnie już nie zaatakujesz. Mam nadzieję. Chwila. Ten jest... Przejście? Nie, tam nie ma przejścia. Dobra, mam nadzieję, że już go więcej nie zobaczymy. Jej, ludzie se wiszą. Jak słodko. O, to góra jest. Tutaj też zamknięte. O, tutaj jest. Uhu! Okej. To mnie nie wystraszy. Drabina! Ciekawe dokąd. Aha, no, ja. Czemu? Ktoś tam jest. Po co? Czemu? Why? Można powiedzieć, można wiedzieć, co tam się dzieje. Chyba nie mogę dopuścić do tego, żeby to światło mnie złapało, tak? Mniam, krew. Male ward? Female ward. Idę męską. Męskim wardem. Wii! Kolejne flaki. Nogi, ręce, wszystko powyrywane.
Ileż można? Co to było? Aha. Czemu nie można biec? Czemu? Kurde, znowu dwie drogi do wyboru. Dobra, tym razem pójdę w prawo. A, czyli dobrze myślałem. Jak też trochę się uspokoi, to zakończę odcinek. Dobra, ludzie. Myślałem, że to będzie na tyle w tym odcinku. Te! Nie strasz mnie! Żegnam! No, wiedziałem, że coś takiego odwali. Dobra, to tyle w tym odcinku. Nawet nie wiecie, jaki był problem, żeby go nagrać. Więc mam nadzieję, że się cieszycie. I to koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzięki wielkie za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku z Outlast. Cześć!